Dziś w naszym programie. Tuż przed świętami Rada Miasta Nowego Targu większością głosów uchwaliła budżet na 2023 rok. Choć deficytowy i skrojony w niełatwych czasach, można go określić jako proinwestycyjny. Początkiem nowego roku pierwsze uczniowskie grupy zaczną korzystać z potężnego obiektu, który powstał w miejscu starej sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej imienia Augustyna Suskiego w Szaflarach. Przebudowa i rozbudowa dała imponujący efekt w postaci wielofunkcyjnego centrum sportowo-szkolno-bibliotecznego wraz z salą teatralną. Tydzień przed świętami okazję do wejścia w ich klimat miała pokaźna grupa seniorów z Podhala, Spiszu, Pienin i Ziemi Limanowskiej. Kilkugodzinne senioralia z gromkim kolędowaniem i niecodziennymi gośćmi zorganizowała dla nich posłanka Anna Paluch. Spóźniona przez wypadek drogowy, przybyła na to wydarzenie pani minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Tuż przed świętami Rada Miasta Nowego Targu większością głosów uchwaliła budżet na 2023 rok. Choć deficytowy i powstający w niełatwych czasach, nadal można określić go jako proinwestycyjny. Dochody bieżące wyniosą 141 281 000 zł, dochody majątkowe 37 280 000 zł, wydatki bieżące 142 miliony 3804 zł oraz wydatki inwestycyjne 68 855 118 zł. W wyniku czego projektuje się deficyt w wysokości 32 297 922 zł, z czego zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 16 257 922 zł. Oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 18 milionów złotych. To jest nadal emisja obligacji. Wśród najważniejszych inwestycji, jakie zaplanowano na 2023 rok, znalazły się te rozpoczęte już w bieżącym roku. Między innymi zadania realizowane w ramach programu Polski Ład, rozbudowa ulic Parkowej czy Generała Sikorskiego, ale też całkiem nowe inwestycje. Przystępujemy za chwilę do realizacji tego budżetu. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda się ten budżet, który będzie stanowił takie minimum, zrealizować. Są tam zadania kontynuowane, są nowe zadania, ale myślę, że dzięki naszej aktywności i też doświadczeniu uda się pozyskać jeszcze środki i też dzięki wsparciu oczywiście osób życzliwych naszemu samorządowi. Myślę tu o naszych parlamentarzystach. Czasy mamy trudne, budżet jest skrojony w bardzo trudnych czasach. Ale mimo wszystko myślę, że można określić ten budżet jako nadal inwestycyjny, jako rozwojowy budżet, nie tylko taki budżet, który zapewnia nam przetrwanie kolejnego roku. Warto tutaj zwrócić uwagę na szereg inwestycji. Część z nich jest, można powiedzieć, kontynuacją inwestycji rozpoczętych w tym roku, jak choćby ulica Sikorskiego, no ale też są nowe zadania, które będą realizowane w przyszłym roku, także szczególnie te, które są realizowane z dofinansowania. Bardzo możemy tutaj liczyć moim zdaniem na tą właśnie strefę aktywności gospodarczej, która ma powstać, która myślę, że zapewni wiele miejsc pracy i dochodów dla gminy, spowoduje rozwój. No, stawiamy także na drogi. W planach na przyszły rok znalazła się choćby modernizacja ulicy Podtatrzańskiej, budowa łącznika do ulicy Kilińskiego, modernizacja nawierzchni jezdni na ulicy Podhalańskiej czy rozbudowa ulicy Bolesława Wstydliwego. Planuje się kontynuację prac projektowych dotyczących budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2, a także modernizację tarasu wejściowego do Szkoły Podstawowej nr 6. Nieco ponad 3 miliony złotych wyniosą wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, ponad 3 razy więcej na kulturę fizyczną. Rok czeka nas trudny, to mamy tego świadomość, że sytuacja, mówię o inflacji, o kosztach życia, kosztach energii, kosztach, które nas czekają, jest niepewna. Będzie drogo, ale o ile drożej, tego nie wiemy, na ile będą drożeć energia, paliwo czy jeszcze inne czynniki mające wpływ na nasze tutaj funkcjonowanie. Natomiast budżet, dochody zostały zaprojektowane
w sposób na ten moment najbardziej realny. Wszystko, co uda się pozyskać, co będzie sprzyjało, to będzie, myślę, im plus i będzie wpływało na zmniejszenie deficytu i konieczność zaciągnięcia zobowiązań na przyszłe lata. Dziękuję pani skarbnik za to, że jest to jej pierwszy budżet i że tak powiem poświęciła wiele czasu, energii, że zrobiła go samodzielnie. Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych, jedna osoba była przeciwko, 6 wstrzymało się od głosu. Radni opozycji nie zaaprobowali budżetu m.in. z powodu single tracków, jednego z projektów dotyczących górskiej turystyki rowerowej, którego zabrakło w projekcie budżetu na kolejny rok. Początkiem nowego roku pierwsze uczniowskie grupy zaczną korzystać z potężnego obiektu, który powstał w miejscu starej sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej imienia Augustyna Suskiego w Szaflarach. Przebudowa i rozbudowa dała imponujący efekt w postaci wielofunkcyjnego Centrum Sportowo-Szkolno-Bibliotecznego wraz z salą teatralną. Ta gabarytowa hala będzie znacząca nie tylko dla gminy, ale i dla całego regionu. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że i Kraków nie ma podobnej. Przesądzają o tym nowoczesność, funkcjonalność, jakość projektu i wykonania oraz nasycenie multimediami. Trudno uwierzyć, ale z pozoru prosta kubatura kryje w sobie kilkadziesiąt kilometrów kabli. Powstanie obiektu to skutek ogromnej determinacji gminnego samorządu i zewnętrznego wsparcia unijnymi środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, konkretnie z funduszy przeznaczonych na rewitalizację. Na terenie gminy Szaflary do tej pory nie było żadnej pełnowymiarowej hali sportowej, a potrzeby nie tylko klubów naszych sportowych, ale też i dzieci były bardzo wielkie, dlatego też około 2015 roku zapadła decyzja o tym, abyśmy na naszym terenie wybudowali pełnowymiarową halę sportową. Dlatego też już w 2016 roku przystąpiliśmy do przygotowania wniosku o dofinansowanie z programu Rewitalizacja. W 2017 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Niestety w pierwszym etapie Urząd Marszałkowski nasz wniosek odrzucił. My się z tym nie zgodziliśmy, napisaliśmy odwołanie, poszliśmy z Urzędem Marszałkowskim do sądu wówczas. Przywrócono nas na listę, niestety po przywróceniu nas na listę okazało się, że już pieniędzy nie ma, zostały wydane wcześniej, dlatego trafiliśmy na listę rezerwową. I po długich staraniach i wielu wspólnych rozmowach z panem marszałkiem województwa małopolskiego udało się, aby listę z programami, które są na liście rezerwowej, zostały przywrócone i otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę tego tuż obiektu. Lada dzień zakończą się odbiory i hala będzie dostępna nie tylko dla uczniów gminnych szkół, ale też dorosłych mieszkańców i klubów sportowych. Centralną część, czyli powierzchnię 2100 m2, zajmuje hala sportowo-widowiskowa, uniezależniająca już wszelkiego rodzaju imprezy, głównie artystyczne i folklorystyczne, od kaprysów aury. 820 m2 przeznaczono dla siedziby gminnej biblioteki, która zostanie tu przeniesiona z urzędu gminy oraz dla Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki. Przestronne, komfortowe sale lekcyjne wraz z zapleczem zaplanowano na powierzchni 650 m2. W budynku znajduje się 5 sal tematycznych na potrzeby szkoły. W tym mamy salę językową, salę komputerową, mamy salę chemiczną i też sale dodatkowo tematyczne, biologiczne i przyrodnicze oraz plastyczną. Obiekt jest wyposażony w 2 windy i system komunikacji wewnętrznej, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część sportowa, prócz szatni z sanitariatami i natryskami, dysponuje siłownią i salą fitness. Hala sportowa, w której się obecnie znajdujemy, spełnia wszystkie wymogi najbardziej rygorystyczne do wszelakich uprawiania sportów na poziomie na pewno międzywojewódzkim, krajowym. Nawierzchnia, która jest tutaj w tym momencie za naszymi plecami, jest najwyższej jakości nawierzchnią, jaka jest na świecie do tej pory dostępna dla celów grania w piłkę ręczną, ponieważ jedną z przyczyn tak naprawdę tej budowy hali jest to, aby nasze dzieci, które już od wielu lat trenują w piłkę ręczną,
mogły kontynuować właśnie grę w piłkę ręczną na naszej własnej obiekcie. Szaflarską halę już wizytowali przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Ręcznej oraz Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie i są oni pod wrażeniem możliwości rozgrywania kilku meczów równocześnie. Będą ten obiekt polecać w swoich środowiskach do rozgrywania zawodów rangi krajowej. We wszystkich dostępnych dla nich dyscyplinach mogą tu również rozgrywać zawody osoby niepełnosprawne na wózkach. Podział na 3 niezależne boiska umożliwia przeprowadzenie lekcji WF-u lub zawodów szkolnych równocześnie dla 3 różnych klas lub grup. Bieżnia lekkoatletyczna oraz obiekt na zewnątrz, pełnowymiarowa, boisko sportowe, poliuretanowe pozwala tak naprawdę dużo większej ilości dzieci korzystać w jednym czasie, w jednym momencie ze wszystkich, z całego zaplecza. Z samych szatni tutaj dostępnych jest dla licznych naszych grup 7, także można sobie wyobrazić, że oprócz tego, co się dzieje za naszymi plecami na hali, mamy też na zewnątrz boiska lekkoatletyczne oraz bieżnię lekkoatletyczną, a także jeszcze siłownia i szatnia i sala fitness, też na potrzeby zarówno nie tylko szkoły, ale też dla grup sportowych, które będą chciały tutaj uczestniczyć i korzystać z naszego obiektu. Projekt hali był wielokrotnie przepracowywany i udoskonalany, tak by wyeliminować mankamenty, które dały o sobie znać w innych nowo powstałych obiektach tego typu. Krzesełka na galerii są na przykład identyczne z tymi, w jakie wyposażony został stadion w Katarze. Na przykład nie mamy tak w większości obiektów bocznej ściany południowej, całej przeszklonej, tylko są tylko świetliki górne oraz doświetlenie górne. Dzięki temu na obiekcie można w ciągu dnia bez żadnego problemu grać, bez konieczności zasłaniania okien i doświetlenia sali, ponieważ jest to przygotowane właśnie na taką grę, zmniejszając też koszty właśnie oświetlenia. Nie mówię o tym, że jeszcze dodatkowo hala jest całkowicie wygłuszona, jest przystosowana do odbywania się kilku imprez w różnych miejscach obiektu. Każde jedno niezależnie od drugiego, bez utrudnienia sobie życia, bez zagłuszania jednej części drugiej. Osobne wejścia i zamknięcia wewnętrzne umożliwiają zupełnie odrębne funkcjonowanie wydzielonych stref obiektu – szkolnej, sportowej, bibliotecznej czy kulturalnej. Połączenie ze szkołą zapewnia bezproblemowe przemieszczanie się grup. Projekt przewidział też miejsca parkingowe. Zaraz po uzyskaniu wszystkich pozwoleń na użytkowanie przeniesione zostaną tutaj biblioteka oraz gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki. Koszt całości budowy obiektu wraz z wyposażeniem to jest niespełna 12 milionów złotych. Tydzień przed świętami okazję do wejścia w ich klimat miała pokaźna grupa seniorów z Podhala, Spiszu, Pienin i ziemi limanowskiej. Kilkugodzinne senioralia z gromkim kolędowaniem i niecodziennymi gośćmi zorganizowała dla nich posłanka Anna Paluch. Spóźniona przez wypadek drogowy przybyła na to wydarzenie pani minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Seniorów i występujące grupy witała jako gospodyni i organizatorka posłanka z Pienin. Miejsce też było nieprzypadkowe, bo sala widowiskowa Miejskiego Centrum Kultury, którego rozbudowę i przebudowę udało się miastu dokończyć dzięki rządowym środkom. Artystyczny program rozpoczęło natomiast Stowarzyszenie Muzyka Świata Akord i seniorzy z gminy Niedźwiedź oraz Mszany Dolnej. Zabrzmiała kolędowa klasyka, która królowała już do końca spotkania, umilonego poczęstunkiem. Tradycyjne spiskie wigilijne jadło i wyborne ciasta przygotowały na tę imprezę gospodynie z Grywałdu. Kolędy zagórzańskie z kręcącą się na kiju gwiazdą i niesfornym turoniem zagościły w sercu Podhala dzięki zespołowi Olszowianie pod wodzą Violetty Kraus.
świetności senioraliów miały swój udział także sądeckie lachy. Wokalne prymowanie to zasługa utalentowanego, wyjątkowo elastycznego muzyka, wokalisty, kompozytora, organizatora koncertów i realizatora projektów, między innymi takich jak Mozart kontra Sinatra, czyli Mirosława Witkowskiego. Wyjątkowo wszechstronny estradowy gwiazdor z Nowego Sącza rodem, dużo energii i zapału poświęca teraz muzycznej aktywizacji senioralnych grup z różnych miejscowości Małopolski. Stowarzyszenie Muzyka Świata Akord wraz z seniorami z gminy Niedźwiedź, Olszówki i Mszany Dolnej oraz klawiszowym akompaniamentem brało we władanie scenę między występami kolejnych grup. Srebrne nuty z Nowego Targu mają jednak własnego dyrygenta i akompaniatora, Piotra Burcana z Rabki. Świątecznie wystrojona grupa wzbogaciła program senioraliów wieloma pięknymi kolędami. Solo śpiewały panie Grażyna Burdyn i Maria Szewczyk. Anielskie chóry małe głoszą, pasterze kolejnie dary znoszą. Zmruś oczy na sobie i szczęście moje, modlitwa moja. Pienińskie kolędy przy wtórze skrzypiec przypomniały natomiast sympatyczne dziewczyny z zespołu Grywałckie Nucicki. Cały marsz jest głową z rodzima, to się nawet dla Boga nima, ale dobrze będzie ci stąpić, wszystkie setą zarości domy. Rozpolimy watrę maluśką, co byś miał w sałasie ciepłuś. Gdy pieśni były powszechnie znane, ich tekst pojawiał się na ekranie, by cała publiczność mogła śpiewać razem z wykonawcami. Spóźniona z powodu sytuacji na drodze pani minister Maląg najpierw ulokowała się na widowni, słuchając kolejnych grup. Gdy już weszła na mównicę, jej wystąpienie skupiło się na prorodzinnych i opiekuńczych programach oraz zapowiedziach 14. emerytury. Mocno wybrzmiał w nim także szacunek dla tradycyjnych wartości. Intencją całych senioraliów było zresztą zapewnienie zasłużonej dla społeczeństwa grupy wiekowej, że rząd dba o jej portfel, dobrostan i potrzeby. Jeżeli chcemy budować silną, niepodległą Polskę, ona musi stać na silnym fundamencie. I Państwo tutaj w górach wiecie, że ten fundament musi być ze skał. On nie może być z piasku. A fundament ze skał daje tylko rodzina. Ale żeby ta rodzina mogła dobrze się rozwijać, musi mieć przede wszystkim silne wsparcie. Pamiętacie Państwo koniec 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, kiedy były wyraźne powiedziane kierunki, w jakie będziemy zdążać, a więc przede wszystkim zmiana oblicza polskiej rodziny, wzmocnienie pod względem finansowym, ale także przede wszystkim tej tradycyjnej rodziny. Bo rodzina, tak jak jest konstytucja, wiecie Państwo, że wielokrotnie zarzuca nam się, że my łamiemy konstytucję, tylko w tej konstytucji jest zapisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, że z tego związku rodzą się dzieci i w tej konstytucji jest zapisane, że państwo ma obowiązek wspierać rodziny i staramy się to robić. Nasza polityka senioralna, naszych kochanych seniorów tutaj jest bardzo dużo, oparta jest na dwóch silnych filarach. To z jednej strony wsparcie finansowe, z drugiej strony wsparcie aktywności osób starszych.
W kilkugodzinnym kolędowaniu uczestniczyło kilku samorządowców z Podhala, Pienin, powiatu tatrzańskiego i Limanowszczyzny. Pani minister za przybycie, a posłance za imponujące wydarzenie w murach MCK-u dziękowała delegacja miasta na czele z burmistrzem Grzegorzem Watychą, jak i inni wciągnięta do śpiewania finałowej kolędy razem z nowosądeckim akordem Mirosławem Witkowskim i nowotarskimi srebrnymi nutami. Za przykładem solówki Anny Paluch uczestnicy senioraliów ciągnęli już gromadnie i donośnie kolejne strofy Cichej Nocy. Inicjatorka senioraliów ma nadzieję, że ta impreza zagości już na stałe w podhalańskim kalendarzu. Ponadto w programie. Budowa nowej zakopianki w granicach miasta przed świętami została doprowadzona do symbolicznego momentu. Połączone zostały betonowe konstrukcje obu nitek mostu nad Czarnym Dunajcem. Prywatne stypendia dla najlepszych uczniów to tradycja jedenastki, kultywowana nieprzerwanie już od 15 lat. Z roku na rok w tej szkole liczba spełniających bardzo wysokie kryteria rośnie. Tym razem była ich 9. Chmurka, śnieżka, kropelka. Woda niejedną ma postać. Takie hasło przyświecało tegorocznej edycji Szkolnego Konkursu Fotograficzno-Plastycznego, który regularnie organizuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, by podnieść świadomość i ekologiczną kulturę najmłodszych. Mobilne płuca, czyli instalacja polskiego alarmu smogowego, przez 2 tygodnie mierzyły jakość powietrza w Rabce-Zdroju. Powietrze to wcale nie okazało się zdrowotne. Budowa nowej zakopianki w granicach miasta przed świętami została doprowadzona do symbolicznego momentu. Połączyły się betonowe konstrukcje obu nitek mostu nad Czarnym Dunajcem. Ich budowa była długim i żmudnym procesem przesuwania specjalistycznego urządzenia z systemem hydraulicznym, zalewania kilku metrów betonu dziennie i czekania przez kilka dni, aż masa się utwardzi. Teraz wykonywane jest ziemne już osadzenie obu nitek w brzegach rzeki. Gotowe są też wiadukty na trasie od stacji CPN na Niwie, biegnącej przez Grel do linii Czarnego Dunajca. Wiadukt nad torowiskiem od strony ulicy Partyzantów pokryła pierwsza warstwa asfaltu. Trwa formowanie i wyrównywanie nasypów, trwają też prace przy drodze serwisowej od Grela, która zapewni dojazdy do pól. Na razie ma ona nawierzchnię żwirowo-kamienną. Asfalt pokryje ją w przyszłym roku. Równocześnie zaczęła się budowa drugiej serwisówki, prowadzonej bliżej torowiska. W tej chwili porusza się tamtędy ciężki sprzęt, utwardzając podłoże, z którego wcześniej została zdjęta warstwa torfu. W wykonywaniu prac ziemnych zima nie przeszkadza. Mogą je utrudnić jedynie obfite opady. Niemniej impet robót nieco osłabł z powodu przerwy świątecznej. Korzystają z niej niektóre podwykonawcze firmy. Wciąż jednak na budowie szosy pracuje wielu przybyszów z Ukrainy. Wiadukt nad ulicą Ludźmierską na wysokości firmy Żanex wszedł w etap zbrojenia przestrzeni między położonymi wcześniej belkami. Budowa wiaduktów na linii od ulicy Ludźmierskiej w stronę Kastoramy jest mocno zaawansowana. Z 2 oczek wodnych, zbiorników retencyjnych powstających vis-a-vis Żaneksu, brzegi jednego są w tej chwili obkładane specjalnymi płytami. W miejscu drugiego koparki właśnie wybierają ziemię. Obowiązujący teraz aneks do umowy z głównym wykonawcą 16-kilometrowego odcinka Rdzawka Nowy Targ, czyli firmą Intercors Zawiercia, termin ukończenia z 3. kwartału przyszłego roku przesuwa na czerwiec 2024.
Opóźnienie wynika z uznania roszczenia złożonego przez wykonawcę w związku z przedłużonym oczekiwaniem na decyzję z RID i pozwolenie wodnoprawne. Ponieważ łopata została wbita w ziemię na terenie boru kombinackiego końcem czerwca 2020 roku, będą to równo 4 lata od symbolicznego rozpoczęcia budowy dwóch nitek ostatniego odcinka szosy pod Tatry. Prywatne stypendia dla najlepszych uczniów to tradycja jedenastki, kultywowana nieprzerwanie już od 15 lat. Z roku na rok w tej szkole liczba spełniających bardzo wysokie kryteria rośnie. Tym razem była ich 9. Wręczenie 500 złotowych stypendiów, jak zwykle, stało się uroczystością w świątecznej oprawie z mikołajowymi akcentami. Mikołaj to zresztą stały gość corocznych wręczeń. Aby uzyskać takie wyróżnienie, uczeń musi uzyskać 5,6 oceny i wzorowe bądź bardzo dobre zachowania. Natomiast w kategorii klas 7-8 średnia ocen musi być minimum 5,4 i bardzo dobre bądź wzorowe zachowanie. Poprzeczka ustawiona jest bardzo wysoko, jednak ci najlepsi przeskoczyli ją lekko, osiągając nie tylko zawrotną średnią, ale też odnosząc sukcesy w konkursach, zawodach, różnych dziedzinach sportu, artystycznych działaniach. Wielu z nich udziela się w szkolnym samorządzie, angażuje się w wolontariat, służy pomocą koleżankom i kolegom. Ci prymusi są jednocześnie lubiani w swoim środowisku. Dyrektor Robert Furca przedstawiał dokonania wszystkich uhonorowanych stypendiami, a są to Julia Kołodziej, Martyna Garbacz, Julia Kojs, Nikola Krasowska, Adrianna Wida, Emilia Guśpiel, Jakub Słaboń, Bartosz Maciaś, Wiktor Szczepaniec. We wręczeniach świętemu Mikołajowi pomagali burmistrz Grzegorz Watycha, Dorota Słońska-Halczak, starszy wizytator z nowotarskiej delegatury Kuratorium Oświaty, przedstawiciele Rady Rodziców Katarzyna Wójcik i Marcin Kowalski oraz sponsorzy. W tym roku stypendia fundowali burmistrz, Rada Rodziców z jedenastki, firma handlowa Top Trend Piotra Głąbińskiego, pracownia architektoniczno-konstrukcyjna Łukasza Cyrwusa-Zająca i darczyńca, który wolał zachować anonimowość. Miało szkolne święto i swój muzyczno-poetycki, nawet już kolędowy klimat. Pod wodzą pań Elżbiety Gołębiowskiej i Doroty Kret stworzyli go trzecioklasiści w mikołajowych czapkach i szkolny chór. Chmurka, śnieżka, kropelka. Woda niejedną ma postać. Takie hasło przyświecało tegorocznej edycji szkolnego konkursu fotograficzno-plastycznego, który regularnie organizuje Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, by podnieść świadomość i ekologiczną kulturę najmłodszych. To artystyczne przedsięwzięcie ma rozbudzać zainteresowanie procesami zachodzącymi w środowisku naturalnym, co z kolei pozwala przewidywać ich skutki. A jeśli skorupka za młodu nasiąknie wiedzą z zakresu ochrony środowiska i umiejętnością obserwacji przyrody, tym szybciej ukształtują się właściwe postawy. Tego roku uczestnicy konkursu mieli się skupić na środowisku wodnym i z wyobraźnią, estetycznym zmysłem, bardzo pomysłowo, wypełnili to zadanie. Prac plastycznych w dowolnych technikach, również przestrzennych, do MZWiK-u napłynęło aż 119, z tej liczby konkursowe jury wybrało 13. Niezależnie od walorów kompozycyjnych i kolorystycznych, każda z nich świadczy o żywej więzi ze światem przyrody. Lubię jesień, bo wtedy sypią się liście z nieba i pada czasami deszcz i wolno się zabrać w kałuży. Pierwsze wzięłam kartkę, namaziłam do różnych farb, potem namaziłam, potem sobie wymyśliłam, że to będzie praca z kałużami i drzewami. Jak wyszło, to narysowałam panią i miałam gotową pracę. Jak co roku, wybrane prace złożyły się na unikatowy kalendarz. Kilka jego egzemplarzy każdy laureat konkursu dostał w prezencie razem z kompletem przyborów plastycznych dla zachęty do dalszej kreatywności. Autorami 12 kart wodnego kalendarza są uczniowie klas od 1 do 4 z różnych szkół podstawowych, również ze szkoły specjalnej. Natomiast prace fotograficzne wykonywali uczniowie klas od 5 do 8. Miało to służyć temu, aby pokazywać potrzebę ochrony środowiska,
potrzebę chronienia zasobów wodnych i ogólnie dbania o przyrodę, która nas otacza. Od samego początku pierwsza edycja nie była może super, nie darzyła się, nie było super frekwencji. Natomiast od drugiej już edycji, jak pomysł chwycił, pomysł był rozpowszechniony. Mieliśmy za każdym razem ponad 100 prac, bardzo ciekawych, dzieciaki się fajnie angażują. Robimy w dwóch formach, to znaczy wersja plastyczna, dzieci malują bądź wyklejają coś i druga wersja zdjęcie. Zdjęcie jest dla starszych, malowanki oczywiście dla młodszych. Mam nadzieję, że pomysł chwycił i mam nadzieję, że jest trafiony, tym bardziej, że chodzi też trochę o radość dla dzieci, prawda? Stąd ta czapka. Rozdanie nagród w siedzibie MZWiK-u przerodziło się w sympatyczną uroczystość ze słodkim świątecznym stołem oraz pogadanką na temat znaczenia wody i jej obiegu w przyrodzie. Korzystając z tej okazji, chciałbym Państwu życzyć wszystkiego dobrego, powodzenia w nowym roku, wszelkiej szczęśliwości, nie tylko w nowym roku, ale w całej nadchodzącej przyszłości. No i cóż, obyśmy w tę przyszłość wchodzili z dobrymi pomysłami, tak jak nasze dzieci, i z nadzieją, pomimo tego, co nas czasami otacza. Przez 14 dni w Rabce Zdroju stacjonowały tak zwane mobilne płuca. Instalacja polskiego alarmu smogowego miała pokazać mieszkańcom uzdrowiska, jakim powietrzem na co dzień oddychają. Pokazuje to dobitnie kolor płótna, które jeszcze pierwszego dnia było śnieżno-białe. To pokazuje niestety to, że uzdrowisko wciąż zmaga się z problemem zanieczyszczenia powietrza. No jest spowodowane tym, że niestety wciąż używamy pozaklasowych pieców, no i opalamy się głównie drewnem i węglem. Smog to nie tylko problem Nowego Targu czy Zakopanego, ale właśnie także Rabki. Tylko w grudniu tamtejsza stacja pomiarowa jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska trzykrotnie zmierzyła przekroczenie normy o ponad 450%. Takie ogólne przyzwolenie ze strony rządu, że można opalać się wszystkim, no niestety spowodowało, że część mieszkańców czuje się bezkarnymi i te odpady, które nielegalne, które nie powinny nigdy znaleźć się w piecu, no niestety tam trafiają. W ostatnim rankingu polskiego alarmu smogowego na temat najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce znalazła się między innymi Rabka Zdrój. Obok niej wśród smogowych rekordzistów znalazły się także inne uzdrowiska – Goczałkowice Zdrój i Szczawno Zdrój. Władze Rabki dostrzegają problem i, podobnie jak w Nowym Targu, w zeszłym roku uchwaliły lokalną uchwałę antysmogową. Dzięki niej na terenie miejscowości od 2030 roku będzie obowiązywał zakaz palenia węglem. Z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia osobiście, jak i jako przedstawiciel spółki Nowa Targowica dla wszystkich handlujących, jak i kupujących, chcemy życzyć dużo zdrowia, wesołych świąt, świąt spędzonych w cieple rodzinnym, a przede wszystkim dużo nadziei na nadchodzący rok, który, mam nadzieję, będzie dla nas dużo prostszy niż poprzednie lata. Życzę oczywiście Wam, jako przedstawiciel spółki, nieoczekiwanych i oczekiwanych radości, które przyniesie nam ten nowy rok. Wszystkiego najlepszego.